Hej wszystkim! Dzisiaj zadecydowałam, że wyruszam na poszukiwania kalendarza adwentowego do Auchan, bo mam nadzieję, że się nie mylę, ale sądzę, że znajdę tam naprawdę dobry kalendarz adwentowy na grudzień. Jak patrzyłam w ostatnich latach, jak sobie przypominam, to naprawdę były tam dobre kalendarze. Mam nadzieję też, że w tym roku nie będzie inaczej. Może jakiś będzie z kosmetykami, albo coś innego. Może kupię jakiś inny kalendarz, nie tylko ze słodyczami, to tak tradycyjnie się bierze. Nie wiem. Mam ochotę na coś innego, żeby taki był taki inny ten kalendarz. Uznałam, że a dobra, zrobię sobie taki prezent na grudzień, już na wszystkie okazje w grudniu. I tyle. Się zastanawiam. Jeszcze chciałabym kupić kalendarz adwentowy, na pewno dla mojego brata, bo widziałam kalendarz adwentowy, który na pewno, na bank mu się to spodoba. Tylko muszę go zamówić. Tego widziałam go online w sklepie internetowym, którym bardzo często zamawiam kosmetyki. Jeszcze jeden kalendarz adwentowy też dla kogoś chciałam kupić. No, trochę będzie tego, ale najpierw muszę dojechać do tego Auchan, bo właśnie wyjechałam z pracy dopiero. Więc trochę jeszcze mam nowego sklepiku mojego kochanego, a potem pewnie pojadę do rodziców, do psiaków, tak właściwie, ponieważ one od rana są same, bo każdy jest w pracy. Każdy w pracy jest i trzeba by było zająć się tymi psiakami, dopóki mama nie przyjedzie ze swojej zmiany. Ja już po zakupach tak naprawdę i już jadę. I dobrze, że jadę, bo jest po 15, właściwie 21 minut po 15. Już się robi ciemno, to jest straszne, ale bardzo się cieszę, że zatem zajechałam, ponieważ kupiłam kalendarz, który nawet chciałam, adwentowy oczywiście, który chciałam kupić już w zeszłym roku, lecz go nigdzie nie mogłam znaleźć już i teraz już jest. I to z herbatami jeszcze potem w dalszej części vlogu pokażę dokładniej, ale jeszcze dla swojego brata kupiłam to. W planach miałam co innego tak naprawdę. Co innego tak naprawdę miałam do kupienia dla niego, ale to jak zasłuży tak naprawdę. Czy zasłuży? Oto pytanie. Więc zobaczymy. Myślę, że z tego kalendarza jak najbardziej się ucieszy, bo to nie jest taki typowy tani czekoladkowy, co nie lubi. No i się w sumie nie dziwię, te w najtańszych tych kalendarzach adwentowych z czekoladkami nie jest dobra czekolada. Chociaż dla mnie to może być. Ja nie narzekam. Chociaż wiadomo, że bym bardziej wolała ten z Kinder Chocolate. Zdecydowanie. Ale on jak z żelkami Haribo jak najbardziej się ucieszy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zostawię mu na biurku. Niech dzieciak ma. Myślę, że będzie miał dobrą niespodziankę po pracy. Ja kupiłam sobie... Oj matko, co ja sobie nie kupiłam? Tak naprawdę już sobie kupiłam prezenty. Na cały grudzień tak naprawdę. Jestem zadowolona. Właśnie nie tylko kalendarz adwentowy, jeszcze kupiłam zestaw herbat, co też w zeszłym roku sobie kupiłam, które uwielbiam. Wszystkie smaki, które się tam znajdowały, więc też jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Teraz zjem właściwie obiad, muszę tak powiedzieć, bułkę serową. W trakcie właśnie jadąc do rodziców. Do zobaczenia. Tak teraz będę wyglądać podczas jazdy. Kurde, kolejny spowalniacz. Nienawidzę tych spowalniaczy. I 12. Kurde. Głupi tir. Dobrze co? Dobra, nie jest jeszcze na zewnątrz aż tak źle. Nie jest aż tak ciemno, jak przypuszczałam. Dobra, do psiaków. Jestem ciekawa, czy ten kalendarz Haribo, jak zgodnie z opisem, świeci w ciemności. No jestem tylko ciekawa, bo gdyby tak, jakby mój brat by wszedł do ciemnego pokoju i by zobaczył, że coś mu świeci się na biurku, no to by było fajne. Fajne zaskoczenie by było. I w Auchan ten kalendarz kosztował zdecydowanie taniej niż w Carrefourze, co widziałam. Więc to jest fajne. O, i tata do mnie dzwoni. Muszę kończyć. Dlaczego tyle samochodów jest na tych drogach? Ja źle wciskam biegi. Świetnie. Nie no dobra, nie tak źle, po prostu trochę omijam. Ale okej. No i co, dzipsiu? No i co? 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 No i co?
Nóżkę. Główeczkę. Tak, cięciu. Tak. A Max się popyla z tej radości wszędzie. Max? Max! Ja się ogonkiem. Wszędzie merdę się ogonkiem. Maxio! Co robisz? Max się znowu zerwał mi kapeć. Jestem bezkapciowa. Nie! Jestem bez jednego klapka. Maxio, oddaj mi! Maxio! Cipsio, nie toperku! Zrób coś! O, oddał mi. Dobra. Zaraz. Nie, to jest moje. Nie, 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 dobra, nie, moje, moje, nie, nie, ja się tak nie bawię, nie, nie, moje, do widzenia. Ja ty zaś się śmiejesz, nie toperek. Nie toperek. Nie toporuk, nie toporuk, nie to. No piątka, piątka. Piątka. Dobra, to były naprawdę udane zakupy. No trochę zapłaciłam ze względu na te kalendarze i na inne rzeczy. Ale coś, co ja osobiście jestem zadowolona, to jest ten kalendarz adwentowy. Living? Chyba tak, tak? To jest Living herbata. Ja bardzo ją uwielbiam. I ogólnie ona jest do powieszenia, jeżeli wierzyć temu obrazkowi. Naprawdę jestem zaintrygowana tym. I kupiłam dwa, te kalendarze adwentowe. I nie, nie dlatego, że będę brała je podwójnie. Nie, bo od tego właśnie mam to, co w zeszłym roku też kupiłam. I w tym roku też chciałam, no bo mówię, wszystkie te herbaty z tej kolekcji. Premium, uwielbiam. Ale ten jeden kalendarz wyślę komuś, dam komuś, zobaczymy. Ale na pewno komuś to dam, żeby też się cieszył herbatką na każdy dzień w grudniu. Jak ja. O matko, matko, matko. Dobra, ten kalendarz Haribo, co kupiłam dla swojego brata, zastanawiałam się, czy nie kupić tego dla siebie, ale ja aż tak bardzo nie przepadam za żelkami. Oczywiście też je lubię, ale nie tak bardzo jak czekoladę. A mój brat naprawdę bardzo lubi żelki, zwłaszcza Haribo, więc kupiłam to. I to kosztowało bodajże chyba z 35 zł. Albo 40 zł, 40 zł powiedzmy. To i tak dobrze, bo w Carrefourze widziałam to za 55, więc to jest zdecydowanie lepsza cena. Ale jestem ciekawa, nie kupię sobie to na pudełku. Naprawdę świeci w ciemności. Niedługo zobaczę. Coś, co sobie jeszcze kupiłam dla siebie, to jest kasetka na biżuterię. Bo obecnie mam tylko takie ale drzewko z Tigera i już jest zapchane, nieźle. Głównie to widzę, że to takie na pierścionki. Bardziej myślę, że to jest kasetka na pierścionki, a ja pierścionków nie noszę na co dzień. Zdarzy się, ale nie. Co jeszcze chciałam kupić dla siebie? Zestaw maseczek, zestaw bardziej pielęgnacyjny do twarzy. O, ale hitem dla mnie, to co bardzo kiedyś chciałam to kupić i teraz w końcu to mam. To jest to. I to jest kasetka do herbat. Akurat to jest z tej marki. Jeszcze była druga taka kasetka, taka dębowa, ala dębowa, ale ona była strasznie droga. Ona kosztowała bodajże 170 zł, tamta, co mi się najbardziej podobała. I szczerze, kupiłabym ją, gdyby w środku nie miała tylko czarnych herbat. A ta ma zieloną, owocową, jaśminową też, owocową, o, też miętową, więc ze względu na to kupiłam, bo po prostu w środku są lepszy wybór herbat niż w tamtej dębowej. Tylko w dębowej była ta czarna herbata i... A ja na co dzień nie piję czarnej herbaty. No mówię, chyba że właśnie z tej serii Living, co tutaj jest czarna herbata z wiśnią i kardamonem. To jest pyszna herbata. A tak zwykłej, tradycyjnej czarnej herbaty nie piję za bardzo. Wolę zieloną, białą, zwłaszcza zieloną. I to piję na co dzień. Zrobiłam sobie prezent już na grudzień. Maxiu! Max, co się stało? Piszczał. Nie słyszałam takiego piskotu u niego. Chcę na rączki. Max? Budziu! Ale zwróciła mi noga. O, Max! Chodź ty. Chodź. 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 Chodź.
Dobra. Dobra, mam małego, duży jest zazdrosny, oczywiście, normalka. Trzymam cię, trzymam, nie puszczę. No i to w sumie tyle. Zakupy uznania za naprawdę zdecydowanie udane. Zdecydowanie. Co nie? Zgadzasz się ze mną? Nie wiem, co to miało oznaczać, ale chyba tak. Dobra, jeszcze przyjechałam do domu i odebrałam paczki. Te, które jeszcze wcześniej zamawiałam, czyli z Hebe i z kokoliną. Ale z tym z Hebe to praktycznie nie ma nic ciekawego, bo tutaj jedynie uzupełniałam zapas maseczek w płachcie, gdyż ja je uwielbiam, moja cera je uwielbia i po prostu sobie raz na jakiś czas robię zapas, parę tygodni. Tylko wtedy zamawiam, gdy naprawdę są na nie promocje i teraz właśnie też na nie była, więc naprawdę mnóstwo zamówiłam tych maseczek, więc na jakiś czas mi starczą, plus właśnie te, które jeszcze dzisiaj kupiłam w Auchan, więc wow. Ale tutaj tego nie mogłam się tak naprawdę doczekać, ponieważ tutaj są moje głównie 98% produkty do włosów. I to produkty do włosów z Anwen. To akurat jest bardziej gadżet, czyli turban do olejowania, dzięki czemu spokojnie będę mogła spać z olejowanymi włosami. Bo właśnie z tym miałam problem, zawsze podkładałam pod poduszkę ręcznik. Na poduszkę ręcznik znaczy, żeby mi nic się nie zrobiło i tyle. Co jeszcze tu mamy? A! Szczotkę do masażu skóry głowy też zamówiłam. Myślałam, że to będzie twarde te kolce, ale na szczęście nie. O, no. Takie... To na pewno mi się przyda, zwłaszcza jak będę dodawała ścierki do włosów, zwłaszcza do ścierek do włosów to wzięłam. Tak, dziękuję. I tutaj przyszły moje ukochane wcierki i to jest właśnie ta wcierka, której mówiłam o niej w zeszłym filmiku, która naprawdę widziałam znaczną poprawę kondycji moich włosów i w wzroście. I to właśnie jest ta wcierka jest i oczywiście zamówiłam dwie buteleczki, żebym już miała na zapas, bo dopóki nie osiągnę takiej długości włosów, jakie pragnę, to będę stosowała to w sierkę, bo naprawdę warto. I oczywiście do tego jeszcze dedykowane serum po umyciu włosów. No, to jest moje teraz takie top w pielęgnacji włosów. To jeszcze oczywiście olejek do końcówek też z Anwen wypróbuję. Tutaj mam proteinową odżywkę do włosów z zielonej herbaty, oczywiście też z Anwen. I tutaj olej, a nie, tu jest odżywka emolientowa, tak, dobrze sobie pamiętam, emolientowa. Bez spłukiwania też ją wypróbuję jak najbardziej. Kuracja proteinowa w ampułkach, a tak. O, też to wypróbuję, no. O Jezu, jakie piękne opakowanie ma. Coś tu jeszcze ma? A, i ten zestaw do... A matko, to jest wszystko w folii. A, i takie mydełko do brwi. Też to wypróbuję. Jestem tego ciekawa. Coś tu jeszcze ma? Zapomniałam, co zamawiałam. A, właśnie! I olejek do włosów mango. Też z Anwen. No to sobie zrobiłam zapas kosmetyków na jakiś czas. Do świąt wystarczy. Mam taką nadzieję. Bardzo zakupowy dzień mam. A to tyle kupiłam. Przyszły mi dwie paczki, też z kosmetykami. A do tego jeszcze musiałam gdzieś się zatankować. Teraz naprawdę się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.